Witajcie drodzy widzowie ponownie na kanale Robimy Makaron w sosie śmietanowo-serowym z dodatkiem brokuła. Dzisiejszy odcinek Byki jak za dawnych lat będzie prosto, szybko, konkretnie i tanio. I co najważniejsze, oczywiście niesamowicie smakowo, ponieważ danie niszczy kubki smakowe. Idealna opcja, abyśmy czerpali radość z domowego gotowania i wspólnego jedzenia. Zaczynajmy. No dobra, przed Wami wszystko co jest potrzebne, aby zrobić makaron, brokuł. Jeden cały brokuł poleci, makaron, tutaj mamy penne, czyli rurki, 300 gramów, śmietana cała wleci, 200 ml śmietany 18, ser cheddar, tutaj mam barwiony, taki pomarańczowy, pół kostki, 100 gramów i paczka aromatów, lubicie to określenie, jedna mała cebula, albo połowa dużej, i 4 ząbki czosnku. Do tego przyprawy, oliwa, na której będziemy delikatnie wszystko przesmażać. Macie teraz wszystko, robicie screenshota, zapisujemy i zaczynamy. Dobra, możecie już zacząć podgrzewać wodę na makaron. Chwilę to zajmie, aż się zacznie gotować. W momencie akurat, gdy będziemy szatkować cebulkę, czosnek, podgrzewamy, gotujemy wodę. Tutaj mam, jak widzicie, naczynie do gotowania na parze. W taki sposób obrobię brokuła kilka minut. Wy, jeśli takiego naczynia nie macie, możecie ugotować brokuła w wodzie. 3-4 minuty wystarczą, aby pozostał zielony. No to na początek wleci cebula, później czosnek. Cebulę obieramy i kroimy w drobną kostkę. Ok, cebula na bok. Teraz czosnek obieramy. I tak obrany czosnek, jeśli macie praskę, to możecie zgnieść prosto do już przeszklonej cebulki. Ja robię to ręcznie. Nie brudzę wtedy praski, nie marnuję, myślę, że szatkowanie czosnku rekompensuje mi ten czas, kiedy muszę myć praskę, tym bardziej, że trzeba zużyć na to nieco wody. Ok, czosnek mamy pięknie poszatkowany, zgnieciony, mnóstwo soku, jeszcze tylko został brokuł, aby go pokroić, różyczki, mamy wszystko przyszykowane. Ok, brokuła. Różyczki odcinam, zostawiam dużo tej łodygi, którą wykorzystam sobie do innego dania, do jakiejś zupy. Większe jeszcze elementy można jeszcze na pół. Ok, no to mamy wszystko gotowe, przejdźmy teraz na palniki. Woda na makaron już się gotuje, trzeba ją teraz dobrze posolić. Takie półtorej łyżeczki do dwóch, bo część tej wody, tej soli przejdzie do naszego dania. Dobra, wrzucam makaron. Dobrze by było trafić chociaż. Na górę, na parze brokuł. Tak jak mówiłem, jeśli nie macie takiego urządzenia, w którym moglibyście na parze zrobić brokuła, ugotujcie go po prostu w wodzie około 3-4 minut, aby pozostał w miarę twardy i zielony. On i tak będzie na końcu obrabiał się na patelni. Makaron mniej więcej po 8 minutach gotowania, gdy już będzie taki al dente, przerzucamy wtedy od razu na patelnię. Patelnię podgrzewamy. Na niej oliwa 20 ml. Potrzebujecie dużej patelni, wysokiej, aby ogarnąć taką ilość pożywienia. Akurat ten czas, kiedy gotujemy makaron, 8 minut, zdążymy obrobić resztę składników na patelni. Na rozgrzaną oliwę wrzucamy cebulkę. Lekko ją tylko zeszklimy. W momencie, gdy nam się przesmaża cebula, sprawdźmy co u brokuła, bo mija 3 minuta. Ojej. Oh yeah. Dobra, brokuł gotowy. Twardy, lecz nie surowy. O taki właśnie nam chodzi, aby pozostał zielony. To jest najważniejsze. A makaron niech się dalej gotuje. Dopiero 4 minuty minęły, odkąd go wrzuciliśmy. Delikatnie przerumieniona. Dorzucimy czosnek. No to teraz do przesmażonej cebulki i czosnku wlewamy śmietanę. Całe 200 ml. Wymieszamy. O, i właśnie w tym momencie minęło 8 minut, odkąd wrzuciłem makaron do wody. Sprawdzę go teraz. Właśnie taki jest ok. Al dente, jeszcze taki lekko twardawy. Resztę obróbki dokończymy na patelni. I teraz ważne, zanim go odcedzę, zanim wyleję całą wodę z makaronu, część właśnie wody z gotowania z makaronu przerzucam na patelnię. Zwiększam ilość sosu. Dwie takie małe chochelki wystarczą. Więcej płynu do redukcji i do wchłonięcia przez makaron, gdy go później dorzucimy.
oraz brokuła. Super konsystencja nam się zrobiła. Minimalny płomień pod patelnią, abyśmy nie redukowali zbytnio tego sosu, aby go nie tracić. A do sosu świeżo mielony pieprz. I jak sos śmietanowy, to i gałka muszkatołowa. Można sprawdzić, jak na słoność. No i wrzucamy teraz brokuła i od razu makaron. Cały czas minimalny płomień pod patelnią. Przemieszajmy wszystko dokładnie razem. I właśnie teraz dzieje się to, co powinno się dziać. Cały makaron wchłania sos. Zobaczcie, cały właśnie makaron został obtoczony przez sos. Nic tutaj wolnego na dnie nam nie zostało. O to właśnie chodzi. I co nam pozostało? Dorzucić cały ser. Zrobię to w dwóch etapach. Połowa sera teraz. Wymieszam i dorzucę następną połowę. Cały czas minimalny płomień, aby utrzymać temperaturę, aby ser zaczął nam się roztapiać. No i reszta sera. Dokładnie, mieszamy ostatni raz i mamy gotowe. Ja już wyłączyłem palnik. Całe danie jest na tyle gorące, że ser się roztapia. Mieszamy do momentu, aż zauważymy, kiedy ser ciągnie się między makaronami. I jeść póki gorące i przepyszne. No to nakładamy. Okej. Łapcie przy okazji kalorie i makroskładniki na jedną taką porcję, gdybyśmy całość podzielili właśnie na 3. No i zobaczcie, moi drodzy, tak niewiele potrzeba, aby zrobić przepyszne danie, którym na pewno pojecie.